ja chcę powiedzieć, że UPR protestuje i wypowiada się bardzo głośno przeciwko udziałowi kobiet w życiu publicznym i w polityce. Obowiązki związane z kampanią wyborczą, uczestnictwem w konferencji, która się odbyła w dniu dzisiejszym w Warszawie, nie mogła się stawić. Jutro o godzinie 10:30. UPR kontra Platforma Obywatelska. Jest pierwszy proces w trybie wyborczym. Dziękuję, że pani stanowisko, wystąpienie tutaj w obronie, przekonanie mnie, że UPR chce udziału kobiet w życiu publicznym, jest dla mnie tak ważne, że nie będę nic innego mówiła oprócz tego. Wnioskodawczyni i uczestniczka w toku rozprawy zawarły ugodę przed sądem o treści. Uczestnik postępowania składa oświadczenie, że prostuje wypowiedź z dnia 14 maja 2009 roku o treści, że UPR protestuje i wypowiada się bardzo głośno przeciwko udziałowi kobiet w życiu publicznym i polityce, gdyż wypowiedź ta była nieprawdziwa z uwagi na nieporozumienie, albowiem dotyczyła poglądów Janusza Korwin-Mikke, a nie partii politycznej UPR. Na tym sąd kończy rozpoznanie sprawy. W bólach się rodziła, także dobre wrażenie Państwo odnieśli. Moim celem, naprawdę wbrew temu, co się może wydawać, było to właśnie obrona tego, żeby przestać pomawiać partię czy kogokolwiek, przylepiać im jakąś łatę. I co dyskredytuje taką partię w oczach wyborców, czy polityka. I ja najbardziej o to mi chodziło. Przeciwko temu występowałam. Przeciwko takiemu sposobowi prowadzenia kampanii wyborczej, w ogóle postępowania polityków. To Państwo nie identyfikują się z poglądami Janusza Korwin-Mikkego? Tak jak powiedziałam, każdy ma prawo do swoich poglądów i ja absolutnie nie chcę się tutaj opowiadać, bo pan Janusz Korwin-Mikke ma swoje, ja mam swoje i chętnie mogę z nim porozmawiać i podyskutować, ale myślę, że nie mam prawa ich oceniać. Partia UPR nie jest przeciwna udziałowi kobiet w życiu publicznym i wydaje mi się, że to jest ważne. Pokazuje też, jak dużo jest różnych wypowiedzi polityków, normalnych osób, które protestują przeciwko udziałowi kobiet w życiu publicznym, jak to jest nabrzmiały problem. Komisja Europejska podała Polskę do miar sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z nieprzestrzeganiem i niedopełnieniem przepisów dotyczących równości kobiet. Więc dobrze, że dzięki temu procesowi kwestia udziału kobiet w życiu publicznym została nagłośniona. Jak wiemy, bardzo mało jest kobiet na listach wszystkich partii.
bardzo mało jest jedynek i warto o tym problemie mówić, dyskutować i nagłaśniać go w różnej postaci. Pan się zgadza z poglądami, które Janusz Korwin-Mikke wypowiada? Zależy jakimi. A z tymi odnośnie kobiet, że kobiety powinny piec ciasteczka, grać na harfie i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa. Każdy powinien robić w życiu to, co chce. Kto chce brać udział w polityce, powinien brać udział w polityce, niezależnie od płci, rasy, wyznania i narodowości. I powinien piec ciasteczka, jeżeli to lubi, albo grać na harfie, jeśli to lubi. My nie stawiamy żadnych barier.